Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Wnioskodawcy omawianej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proponują nowe odliczenia od podstawy opodatkowania, między innymi wydatki na zakup nowego lokalu w budynku wielorodzinnym składającym się co najmniej z 5 lokali oraz na budowę własnego budynku mieszkalnego składającego się też co najmniej 5 lokali. Stąd mam pytanie do wnioskodawców. Czym uzasadniacie Państwo ten poziom 5 lokali w budynku niezbędny do odliczenia? Z czego on wynika? I drugie moje pytanie dotyczy skutków wprowadzenia 3 progów podatkowych. Według wnioskodawców nowa skala podatkowa jest neutralna dla budżetu. Tak Państwo tutaj prezentowaliście to stanowisko. A nawet może przynieść potencjalne wpływy podatkowe na poziomie 2,8 do 3 miliardów złotych. Ponieważ w uzasadnieniu nie podano sposobu wyliczenia tych hipotetycznych wpływów podatkowych, zwracam się do wnioskodawców z pytaniem, jak wyliczyliście Państwo te potencjalne dodatkowe wpływy podatkowe? Dziękuję bardzo.